This conference will now be recorded. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj 28 października, minęła godzina 12, więc czas najwyższy na nasze spotkanie, nasz webinar dotyczący sytuacji na rynku walutowym. Ja nazywam się Marek Rogalski i przez najbliższe 40 minut właśnie będę starał się z Państwem tutaj spędzić, opowiadając to, co się dzieje na rynku walut, co jest najważniejsze, na co warto zwrócić uwagę. Ten webinar będzie najprawdopodobniej ostatnim w tej formule, więc tych, którzy są zainteresowani, oczywiście zachęcam do oglądania mnie na kanale Comparing24 TV. Codziennie o 12:50 można znaleźć taki komentarz dnia, więc zachęcam. No i też oczywiście do czytania komentarzy tekstowych na stronie bossafx.pl, w tym tygodnika FX, on się ukazuje w piątki po godzinie 15 i ten tygodnik FX jest właśnie jedną to jest podstaw do też spotkania dzisiejszego, bo dzisiaj mówimy troszkę mniej o makro, pokazujemy więcej wykresów, więc to tak dla Państwa. Jeszcze przed przejściem do meritum taki ma... This conference will now be recorded. Okej, to jeszcze raz. 28 października mamy nasz webinar. Ja tylko pokażę Państwu planszę, która obrazuje nasz disclaimer, czyli chodzi o to, że to, co będą Państwo za chwilkę słyszeli, widzieli, oglądali, nie jest formą rekomendacji. Jest to wyłącznie przygotowany materiał w celach informacyjnych i nie stanowi właśnie rekomendacji. Inwestor wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia. To taka ważna sprawa dla tych, którzy nas oglądają na YouTubie, na kanale bossa.pl, na YouTubie właśnie później, tak, czyli nie w momencie webinara, bo webinar odbywa się, tak powiedziałem, w poniedziałek, czyli dzisiaj 28 października, pomiędzy godziną 12 a 12:40, więc to jest ważne, tak, dla tych, którzy nas oglądają później, że informacje, które mogą się pojawić rynkowe, oczywiście mogą mieć wpływ na ocenę sytuacji, tak. Więc stąd zachęcam, że właśnie być w miarę na bieżąco. Dobrze, tak jak wspomniałem na początku, formą webinara jest oczywiście rozwinięcie tygodnika FX. Tak, Państwo widzą, tygodnik FX ukazuje się w piątki po południu i go można sobie ściągnąć ze strony bossafx.pl za darmo, więc zachęcam jako takie fajne podsumowanie tego, żebyście sobie ten materiał właśnie ściągali. Oczywiście nie będę teraz czytał tego, co to było w tym materiale, bo to nie o to chodzi. Tak, wspomniałem na początku, dzisiaj będzie więcej pokazywania wykresów tego, co jest ważne dla Państwa. Więc pomijam tą otoczkę makro, tylko wspomnę w pewnych chwilach o tym, ale dzisiaj pokazujemy głównie wykresy. No i tak, punkt pierwszy to oczywiście Bossa USD, czyli koszyk dolara. Koszyk w ujęciu tygodniowym. Tu widać dość dobrze schemat ruchu powrotnego, czyli wybicie przez ważną linię trendu. To jak Państwo widzą, to linia trendu ściągnięta od dołka, który miał miejsce tak mniej więcej w pierwszej połowie września zeszłego roku, czyli 13 miesięcy już ona ma. No i teraz pytanie, które się nasuwa, to jest oczywiście pytanie o to, czy to jest ruch powrotny, czy też podobnie jak miało to miejsce w czerwcu, dolar później powróci znów do schematu wzrostowego. Tak naprawdę to będzie zależało głównie od tego, czy będziemy widzieli jakąś reakcję na dane makroekonomiczne, których oczywiście w tym tygodniu jest bardzo dużo.
Tutaj oczywiście punkt pierwszy kalendarza to oczywiście środa i Fed. Komunikat Fedu, który będzie istotny, jeżeli chodzi o perspektywy dolara, ale nie tylko Fed, bo także mamy szereg danych, tu już mam na myśli indeksy ISM, ale i też chociażby dane Departamentu Pracy. W temacie szczegółów tutaj już Państwu włączam kalendarium. Wybieramy sobie USA i widzimy kalendarz. Jutro, we wtorek, uwagę zwrócą dane Conference Board, czyli zaufanie konsumentów. Dane oczywiście za październik. Conference Board był słabszy we wrześniu, w październiku spodziewane jest odbicie. Natomiast mam wrażenie, że klucz to oczywiście dane późniejsze, czyli w środę głównie wstępny odczyt PKB i oczywiście komunikat Fedu. Co do PKB, tutaj widzimy, że oczekiwania są, że gospodarka rosła w tempie 1% 0,7 w ujęciu zanalizowanym, czyli gorzej niż w drugim kwartale. Tu oczywiście będziemy też patrzyli na te dane, które będą przedmiotem analizy szczegółowej, czyli deflator PKB, czy też indeks PCE Core. No i komunikat Fedu o 19. To taka różnica, przypomnę, ona wynika z tego, że w tym tygodniu Europa już zmieniła czas, a Stany dopiero zmienią czas w najbliższą sobotę. W związku z tym ta różnica tej godziny, ona będzie widoczna aż do końca tygodnia, więc uczulam, że komunikat Fedu jest o 19, a nie o 20, tak jak się Państwo do tego pewnie już przyzwyczaili. No właśnie, obniżka stóp procentowych jest spodziewana trzecia w tym roku, natomiast no, ważne będzie to, co będzie towarzyszyło, tak? Czyli na ile ten komunikat będzie dość gołębi, a na ile podobnie jak wcześniej członkowie Fedu będą twierdzili, że to jest tylko dostosowanie sytuacji, że to nie jest początek cyklu obniżek stóp procentowych. Natomiast ja uważam, że tak czy inaczej, nawet jeżeli komunikat Fedu nie wybrzmi jakoś szczególnie gołębio, to właśnie uwagę zwracają te wszystkie dane, tak? Czyli ADP, który będzie jeszcze w środę wcześniej, właśnie szacunki odnośnie PKB za trzeci kwartał. No i wreszcie w czwartek tutaj indeks PCE Core, ale bardziej piątek i właśnie dane Departamentu Pracy. Czyli słynne payrolle. Tutaj zobaczmy, że co do szacunków, one są niskie. To jest 90 tysięcy nowych miejsc pracy poza rolnictwem i to jest też zaledwie 80 tysięcy nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym. Tutaj uwagę oczywiście przyciągną też moim zdaniem płace. Przypomnę, że we wrześniu te płace się cofnęły i tutaj w tym momencie to będzie dość istotne, tak? Na ile spadek wrześniowy był jakimś początkiem tendencji, która może się rozwinąć, a na ile on będzie jakoś korygowany. No i też indeks ISM na przemysłu. W wrześniu mieliśmy cofnięcie. Pogłębienie spadków ze sierpnia, w październiku spodziewając odbicie. Pytanie, czy ono się oczywiście pojawi. Więc nawet właśnie, jeżeli ten przekaz ze strony Fedu w środę nie będzie aż tak na głębi, jakby rynek chciał, to dane, jeżeli będą głębie, to mogą dolara osłabić. Mówię, mogą, nie muszą, tak? Natomiast układ techniczny na wykresie, on zdaje się bardziej przemawiać w stronę słabego dolara. Tak, bo zobaczmy, tutaj ruch powrotny, idealnie w punkt 82,60, wykonany dzisiaj rano i teraz rynek się właśnie wraca, jak widzimy na tygodniowej świeczce,
Tutaj też spójrzmy na MACD, który w tym tygodniu ma szansę naruszyć tą linię wzrostową trendu, która jest ciągnięta już od ponad 2 lat. Na RSI 9 widać, że tutaj był kurs powrotny, też za bardzo nie mamy siły do kontynuacji, więc jakby wskaźnikowo, układowo dolar może być słabszy, tak? I to by właśnie się wpasowało. Na ujęciu dziennym jest podobnie. Tutaj widać też, że jest to honorowane, że chodzi o ten układ tutaj. Tutaj spójrzmy na RSI, spójrzmy na MACD, gdzie prawie że był na kupne, ale nam się nie udał. Więc tak z samej techniki to oczywiście dolar powinien być w tym tygodniu słabszy. Właśnie mówię, jeżeli nie będzie to widoczne po komunikacie Fedu, to dane mogą być słabe i to utwierdzi rynek w tym przekonaniu. Natomiast czy to będzie sygnał do tego, żeby oczekiwać w kolejnych tygodniach tego typu ruchu? Co do tego, to już o tym powiem Państwu pewnie później. Natomiast istnieje kilka zagrożeń, które mogą sprawić, że bliższy będzie scenariusz tego typu. Tak? Czyli cofnięcie, ale potem jeszcze raz szarpnięcie w listopadzie do góry. Czemu to mówię? Tak? Z tego powodu, że na horyzoncie mamy kilka elementów ryzyka, które powinny zniknąć, jeżeli zakładamy, że dolar może być słabszy. Czyli wątek związany z Brexitem, czyli wątek związany z porozumieniem amerykańsko-chińskim i wątek związany chociażby z rozmowami pomiędzy Unią Europejską a USA, oczywiście chodzi o rozmowy handlowe, chodzi o cła. Tak mówiąc po kolei, tak? Ja będę to razował, może też wykresami. Jeżeli chodzi o wątek amerykańsko-chiński, najlepszym wykresem, który to obrazuje, jest oczywiście wykres dolara do juana offshore, czyli USD-CNH. To widzimy tu w tym miejscu, USD-CNH, proszę bardzo, ładnie rozrysowane dla Państwa. Ja tylko poprawię tutaj linię na wskaźniku RSI 9. Na RSI 9 jest to tak, w ten sposób. Tu jeszcze widzimy pozostałe wskaźniki typu stochastik, typu MACD. To, co zwraca uwagę, to przede wszystkim to, że my zbliżamy się w okolice ważnego wsparcia. Już zaraz powiem, jak to można sobie ulokować. Znaczy tak, ja celowo robię taką dużą strefę z tego powodu, że rynek gdzieś pewnie po środku będzie starał się znaleźć tutaj ten swój ważny poziom. Oczywiście idealnie technicznie byłoby, gdybyśmy byli w stanie powrócić w okolice, które tutaj ta linia czerwona wyznacza, to jest poziom 6,96 niecałe. Natomiast to może być trudne. Więc myślę, że tu rejon pomiędzy 6,98 a 7,03 to jest taki jakby tutaj mniej więcej gdzieś tam obszar, gdzie będziemy szukać jakiegoś wsparcia. Czemu o tym mówię? Ponieważ tutaj zobaczmy sobie jedną ciekawą rzecz. Yuan niby zyskuje, ale to nie jest jakiś dynamiczny ruch, tak? To nie jest ruch, z którego my możemy wyprowadzić później coś takiego, tak? Raczej jakoś nie do końca to do mnie przemawia. Z tego też powodu, że my otrzymujemy niby dobre informacje z frontu amerykańsko-chińskiego. Mieliśmy też na przykład rozmowę pomiędzy z sekretarzem Mnuchinem i Robertem Netanyahu z jednej strony, a z drugiej strony pomiędzy stroną chińską. Ona miała miejsce w piątek.
Komunikat został wydany, że większość technicznych kwestii została uzgodniona, więc to porozumienie w sumie może być podpisane w listopadzie. Natomiast no, Chińczycy oczywiście tutaj zgłaszają poprawki w postaci tego, że chcieliby, że Amerykanie się wycofali też z ceł w grudniu, że chcieliby też zniesienia części istniejących ceł i w zamian, uwaga, oferują zwiększenie zakupów produktów rolnych z USA. Czy to wystarczy? No właśnie, to może być za mało, tak? Ja się trochę boję tego, że my tu zobaczymy gdzieś w listopadzie zaraz jakieś takie tarcia, będą pokazywały, że Amerykanie nie chcą się zgodzić na wycofanie się z grudniowych ceł, tylko przy tak małym ustępstwie ze strony Chińczyków. Więc na to zwracam będę uwagę cały czas, tak? Że to porozumienie, które być może będzie, a może nie będzie, i tak byłoby tylko porozumieniem, nazwijmy to fasadowym, tak? Czyli takim, które tylko pośrednio tam dotyka jakichś tematów, natomiast w zasadzie stawia duże pole do dalszych negocjacji. I pytanie, czy porozumienie, które byłoby w pewnym sensie kopią tego, co zostało już przyjęte w połowie października, potrafi właśnie jeszcze rynkiem jakoś ruszyć. Wątpię, tak? Więc stąd tutaj moja uwaga taka, żeby uważnie śledzić ten wykres USDCMH i każdego typu sytuacji, że nagle idziemy i robimy coś takiego, tak? Czyli zaczynamy się wybijać do góry, żeby takie sytuacje od razu wyłapywać, tak? Czyli po prostu coś, co może sugerować się zmiany trendu, wcześniej jakoś włapać, tak? Więc to jest punkt pierwszy, tak? Że to porozumienie amerykańsko-chińskie wcale nie musi poprawić nastrojów. Punkt drugi, to oczywiście Brexit. I co my wiemy, tak? Wiemy to, że Unia Europejska skłania się w stronę tego, żeby znaleźć jakieś porozumienie odnośnie Brexitu, tak? Czyli idzie na rękę Brytyjczykom, mówi OK, dajemy wam jeszcze czas 3 miesiące do końca stycznia. Oczywiście porozumienie, które można nazywać flextension, czyli porozumieniem elastycznym. Ono mówi o tym, że jeżeli wcześniej się uda porozumieć, to może dojść do wcześniejszego opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię. To z tego wykresu też tu wynika, tak? Dla funta. Po pierwsze, cały ten ruch, który tutaj był do góry, to był właśnie ruch między innymi po to, że unikamy wyjścia bez umowy, że Boris Johnson będzie w stanie wynegocjować umowę i to właśnie zrobił. I być może dojdzie do opuszczenia Wielkiej Brytanii Unii przez Wielką Brytanię z końcem października. To ostatnie nam się nie udało, czyli będzie to miało miejsce później. No i teraz to, co jest dla funta ważne, to kwestia związana z tym, jaki będzie najbliższy ruch ze strony premiera Johnsona. Co on może zrobić, tak? Johnson chciałby iść na wybory przedterminowe. Zresztą słusznie, tak? Bo jak patrzymy na sondaże, to widać, że od momentu objęcia władzy przez premiera Johnsona po Theresie May, czyli od początku lipca, jego notowania poszły do góry. W zasadzie partia konserwatywna zyskała około 15 punktów procentowych w sondażach, czyli dość dużo. Głównie kosztem partii Brexitu, czyli partii Nigela Farage'a, i widać, że Boris Johnson chce dalej iść w tą stronę, tak? Czyli chce iść jakby w stronę tego, że to on doprowadzi do końca Brexit i on potrzebuje ku temu poparcia społeczeństwa. Natomiast no, problem tkwi w tym, że opozycja jest podzielona. Tutaj coraz większy wpływ na elektorat mają liberalni demokraci, którzy jakby konsekwentnie mówią o tym, że nie chcą Brexitu, że chcą powtórzenia referendum i są za tym, żeby pozostać z Unią Europejską.
Natomiast Partia Pracy przez takie trochę niezbyt konsekwentne działanie w temacie Brexitu traci wyborców, tak? I teraz dzisiaj po południu będziemy mieć głosowanie właśnie w Izbie Gmin nad wnioskiem o wybory przedterminowe. No jest problem, tak? Problem jest w tym, że po prostu nie ma potrzebnej większości 2/3 do tego, żeby parlament rozwiązać, bo lejburzyści, czyli Partia Pracy, obawia się tych wyborów w grudniu, boi się, że po prostu straci tutaj na tym rozdaniu. Więc jeżeli wniosek będzie odrzucony i wybory przedterminowe się nie odbędą, to Boris Johnson co może zrobić? Może ponownie dać do parlamentu ustawy brexitowe i oczekiwać, że one zostaną przeprocedowane w parlamencie jakoś w listopadzie, częściowo przy takim cichym wsparciu też części posłów Partii Pracy, tak? Więc dla rynku dzisiaj i na krótką metę lepszym wyjściem będzie to, jeżeli nie będzie wyborów w grudniu, bo to by oznaczało, że być może te ustawy byłyby przeprocedowane przez Izbę Gmin jeszcze w listopadzie i na przykład wyjście z Unii miałoby miejsce w Sylwestra, tak? Czyli z końcem roku. Więc tutaj na wykresie pary funt dolar z jednej strony wskaźniki wyglądają źle, dzienne, a z drugiej strony w piątek nie udało się nam naruszyć bariery 1,28, nawet nie udało się zejść w stronę, który był w czwartek, bo dołek w czwartek był przy poziomie 1,2787. W związku z tym tutaj jakby są pewne szanse ku temu, żeby właśnie funt nam się nieco osłabił, tak? Pytanie do ilu, tak? Czy to będzie poziom 1,2890, który wynika tutaj z tych właśnie o dawnych wahań sprzed 2 tygodni, czy też podejdziemy nawet do 29,30, gdzie tu można znaleźć taką dość ważną strefę oporu. Przekonamy się, w każdym razie takie szanse są. Zwłaszcza właśnie, że jeszcze do tego dochodzi kwestia tutaj ustawienia, że to jest funt z dolarem, tak? A dolar, jak powiedziałem, może być w tym tygodniu słabszy, czyli funt dolar ma szansę większe ku temu, żeby pójść do góry, niż żeby pójść w dół. Czy tak, powiedziałem o parze dolar do juana, gdzie tu akurat może być ryzyko tego, że dolar do juana może zacząć pomału iść do góry, choć nie musi, ale takie ryzyko jest, ale pewnie być może nie w tym tygodniu, a na przykład w tygodniu następnym, ale generalnie zwracam uwagę, że dynamika spadku może być mniejsza. Co do pary funt dolar, szanse są w krótkim okresie nieco większe do wzrostu niż do spadku. Zwłaszcza gdyby dzisiaj parlament odrzucił wniosek o przedterminowe wybory. Z kolei, jeżeli patrzymy na parę euro do dolara, to tutaj mamy taką ciekawą sytuację, tak? Po pierwsze, została złamana linia wzrostowa trendu. To miało miejsce w piątek. Teraz wykonujemy coś na kształt ruchu powrotnego. I tutaj zasięg tego ruchu powrotnego to jest mniej więcej okolice 11,20. RSI 9 pokazuje, że to może być tylko korekta. To też możemy sobie takie coś odmalować. I pytanie, czy my się będziemy tego trzymać, tak? Bo tu też zwróćmy uwagę, że to sprawia, że stoimy w ciekawej sytuacji w kontekście Fedu, tak? Bo skoro dolar ma być słabszy, to pytanie, czy tutaj też to będzie miało miejsce przez euro do dolara. Więc tutaj ciekawy układ bardzo, bo to albo jest ruch powrotny i my się potem wracamy, albo próbujemy się z tego wybijać i robić z tego jakąś formację flagi, tak? I w tym momencie byśmy podeszli nawet w te okolice tutaj, co teraz pokazuję, bo to ta linia, którą teraz Państwo widzą, tutaj, która jest teraz przy 1,12,15, to jest linia, która bazuje na linii trendu rysowanej od maja 2018, czyli dość długo. Więc no ciekawy układ na pewno.
I tutaj może być rynek dość szarpany, jeżeli chodzi o najbliższe dni. Ja też zwrócę jedną uwagę na wątek związany z tym, że mamy w najbliższych dniach, tygodniach plany spotkań pomiędzy stroną unijną a stroną amerykańską. Oczywiście chodzi o spotkania dotyczące umowy handlowej. Amerykanie chcieliby to połączyć właśnie też z tematem ceł, które zostały wprowadzone 18 października, ceł na europejskie produkty, które są takim odwetem za Airbusa. No i pytanie, czy to nie jest jakiś taki specjalny myk ze strony Amerykanów, żeby bardziej nacisnąć na Europejczyków, żeby ci jakby zgodzili się na amerykańskie warunki. Więc tutaj niekoniecznie te rozmowy handlowe mogą mieć pozytywny obrót spraw, więc to też, no to też zwracam uwagę, chociaż mówię, to dopiero w listopadzie, a teraz jeszcze mamy jeszcze teraz październik. Z innych tematów, które warto zwrócić uwagę, to chociażby ten wykres, to będzie dolar australijski do amerykańskiego. Specjalnie go pokazuję, bo tutaj, jak Państwo widzą, doszło do naruszenia linii spadkowej trendu i po tym naruszeniu rynek zgasł. I teraz pewnie tutaj część z Państwa zadaje pytanie, tak, czy na AUD USD my możemy pójść dalej do góry, czy też będziemy mieć coś podobnego, cośmy kiedyś przerabiali, tak, czyli tu w kwietniu była taka sytuacja, w lipcu, tak, kiedy poziom linii spadkowej trendu była naruszona, po czym myśmy wracali się do dołu, tak. Tak naprawdę to, co stanie się z AUD USD, zależy będzie od dwóch czynników. Po pierwsze od juana chińskiego. Jeżeli juan chiński, tak jak powiedziałem, tutaj wyczerpi możliwość dalszej aprecjacji, to dolar australijski też straci na tym. I rozprawa oczywiście od polityki Banku Australii. Już zbliżamy się do kolejnego posiedzenia RBA. Ono będzie miało miejsce w listopadzie. Zawsze jest to drugi wtorek, znaczy w pierwszy wtorek miesiąca, czyli w tym przypadku będzie to 5 listopada. Natomiast no szanse na to, żeby jakby obniżył stopy procentowe w listopadzie, nie są zbyt duże, więc tutaj jakieś tam wsparcie z tej strony AUD może mieć. Ale natomiast rzeczywiście w tym kontekście być może ważniejszym wątkiem będzie wątek właśnie dotyczący chińskiego juana, więc uważnie ten wykres obserwujmy, to mamy oczywiście też szansę to, żeby być może zająć dobrą pozycję, tak, żeby się kazało, że te rozmowy amerykańsko-chińskie nam za bardzo nie wychodzą. Teraz troszeczkę przejdziemy sobie do tematu walut regionu, a to poświęcę tylko chwilę jeszcze tureckiej lirze. Turecka lira, czyli USD TRY, ewentualnie euro TRY, mamy do wyboru właśnie relacje z dolarem, bo z euro. W tureckiej lirze ważne jest to, że po pierwsze mamy rozejm w Syrii. W kontekście tego rozejmu Amerykanie wycofali się z sankcji, jakie nałożyli na Turków. To pomogło tureckiej lirze w zeszłym tygodniu. Potem troszeczkę namieszało tutaj decyzję Banku Turcji, który zdecydował się na obniżkę stóp procentowych, głębszą niż oczekiwano, bo do 14% z 16,5%. Natomiast no, w tym tygodniu widać, że zaczynamy znów od umocnienia się tureckiej liry. To widać na układzie zarówno USD-TRY, jak i EURO-TRY, czyli lira zyskuje. Z czego to wynika? No po pierwsze z tego, że mimo tych cięć stóp procentowych, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, to i tak poziom tych stóp procentowych jest jednym z najwyższych, tak, jeżeli chodzi o takie rynki wschodzące. W związku z tym w sytuacji, kiedy dolar jest słaby, to jest to, że kombinują, tak, i szukają po prostu tych rynków, które są bardziej obiecujące. Więc tutaj to, czy lira utrzyma swój trend aprecjacyjny, zależało głównie od wymowy komunikatu Fedu i od zachowania się dolara na świecie w tym tygodniu.
Co do krajowego naszego rynku, zaczniemy od sytuacji na koszyku Bossa PLN. Tutaj w zeszłym tygodniu cofnięcie się w dół jednak, więc tutaj widać, że koszyk Bossa PLN zaliczył taką czarną świeczkę, takie doji. Teraz próbujemy ponownie maszerować do góry. Widać, że jakby rynek zaczyna się ustawiać nieco pod to, co się może dziać z dolarem w kontekście Fedu. I tym złoto próbuje zyskiwać. Natomiast, no właśnie, tutaj znów wracam do pytania fundamentalnego. Jeżeli dolar w tym tygodniu będzie słaby, to złoty ma szansę być mocny. Jeżeli dolar będzie silniejszy, złoty ucina swoje mocniej. Tak więc tutaj dość chyba prosty schemat. No technicznie pewien niepokój mój właśnie budzi to, że my tu stolujemy przy ważnych oporach, tak? W związku z tym jakby to trochę zmniejsza szansa to, żebyśmy kontynuowali ruch w górę, ale z drugiej strony zobaczmy, że ta siła trendu ostatniego miesiąca oczywiście jest duża, tak? Mamy trzy białe świece przy czwartej z doji. Natomiast gdy się udało przebić do góry, to wtedy ten mocny opór mamy tutaj, tak? To jest ta strefa w takim brązowym kolorze pomiędzy 90 punktów i 90,9 a 91,35, tak? Więc jakby tutaj kolejny ważny opór, tak? No technicznie dywergencji za bardzo nie ma, więc w teorii, gdybyśmy zobaczyli coś takiego, no nie byłoby to na pewno czymś aż tak zaskakującym, tak? No ale mówię, to patrzmy uważnie na dolara na świecie. No i teraz przejdziemy sobie do poszczególnych układów euro-złoty. Widać siłę złotego, bo tu nawet euro-złoty dzisiaj nie ma za bardzo ochoty maszerować do góry, został szybko zgaszony. No i teraz tak, bardzo ważna sprawa. Jeżeli zobaczymy takie zejście, a pewnie zobaczymy, to ono najprawdopodobniej będzie połączone z dywergencją na RSI-9, tak? I zawsze jest tak na rynkach finansowych, że ten trend ma szansę dopiero się odwrócić na jakiś dłuższy okres, wtedy, kiedy mamy na wykresie jakąś dywergencję. Więc w takim układzie, o, załóżmy, że to wydłużam do przodu, euro-złoty, tutaj też to wyciągam do przodu, w sytuacji, kiedy powiedzmy my schodzimy gdzieś w te okolice, tak? To są ważne okolice, jak widać, wsparcia historycznie, czyli pomiędzy 4,25,5, a tak naprawdę całym rejonem 4,24, czyli tym, to wtedy mamy tę dywergencję, tak? I wtedy możemy mówić o tym, że po spadku w te okolice dopiero możemy coś budować, tak? Bo w tym momencie będziemy budować właśnie tutaj na tej dywergencji. Na razie nie ma dywergencji, więc szanse są właśnie na to, żebyśmy kontynuowali ten trend aprecjacyjny złotego, czyli w naszym przypadku trend spadkowy na parze euro do złotego. Czyli reasumując, dołek, który był w zeszłym tygodniu 4,26,27, może być wybity. Dolar złoty. Tutaj wróćmy to jeszcze raz do naszego wykresu. Tutaj podobny układ, tak? Na RSI coś się zaczyna dziać. Teraz USDPL zaczyna iść w dół. Jeżeli wybije swój poprzedni dołek, to jest okolice 3,8405, to w tym momencie tutaj powstaje dywergent, tak? I tak na pewno tak właśnie może być, podobnie jak mówiłem w przypadku pary euro do złotego. Zasięgowo tutaj też, o,
Specjalnie te linie wydłużę. Okolice 3,81, tak, plus minus. To jest ten ważny rejon wsparcia. I dopiero, tak mówię, w sytuacji, kiedy mamy dywergencję, czyli załóżmy, że tutaj spadamy sobie na RSI w ten sposób i zaczyna być dobry klimat do tego, żeby dolar na świecie był mocniejszy, to w tym momencie mamy tę podkładkę na dolar złotym po to, żeby ewentualnie pójść do góry, tak? Czyli bez dywergencji w zasadzie te korekty są wtedy bardzo płytkie, natomiast dopiero przy dywergencji one mogą się nam jakoś zacząć bardziej rozbudowywać w czasie. Dobrze, mamy 12:37. Jeżeli są jakieś pytania odnośnie jakiegoś instrumentu, to chętnie odpowiem. Jeżeli pytań nie ma, to będziemy kończyli nasz webinar. Jednak powiem na samym starcie, on był nagrywany, czyli można będzie go sobie jeszcze raz obejrzeć na naszym kanale na YouTubie, na bossa.pl. I też oczywiście tutaj ważna dla Państwa informacja taka jest, że webinary już w tej formie raczej się nie odbędą. Zachęcam do tego, żeby oglądać mnie na codziennie o 12:50 na kanale na Comparik 24 TV. Tam mamy codzienny taki komentarz rynkowy i też, żeby czytać moje raporty na stronie bossfx.pl, w tym także komentarze tygodniowe. One się ukazują w piątki po południu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.